wieczór Państwu. Witamy bardzo serdecznie w małej galerii Miejskiego Ośrodka Kultury, którą prowadzi Pani Zofia Kolasa, główny instruktor Ośrodka Kultury. Witam bardzo serdecznie wszystkich Państwa przybyłych na dzisiejszy wernisaż, a szczególnie serdecznie witam autorów dzisiejszej prezentacji. To jest Jarosławskie Towarzystwo Fotograficzne ATES 2000. Proszę Państwa, tradycją się już stało, że w Miejskim Ośrodku Kultury w grudniu, w ostatnich dniach grudnia, jest zawsze prezentowana wystawa fotograficzna Towarzystwa Fotograficznego, wcześniej Klubu Fotograficznego, i cieszę się bardzo, że możemy prezentować. Być może jest to mała galeria, ale zawsze taka ciepła i miło serdecznie Państwa witamy na naszych wernisażach. I co roku ta wystawa, mi powiedziała, że jest coraz to fajniejsza. Podziękowanie i jedyny kalendarz, że Pani Zofia zdołała uzyskać z Centrum Kultury. A propos tego kalendarza, no nie chciałabym, żeby ten rok, który za parę dni przywitamy właśnie, żeby ten jedyny kalendarz go nie symbolizował, to znaczy taki skromny nie był, jak ten podarek, jaki dzisiaj możemy właśnie na ręce klubu, tylko jeden egzemplarz przekazać. Ja z kolei z okazji zbliżających się świąt chciałabym Państwu życzyć, jak to się mówi, takich rodzinnych, ciepłych, miłych świąt Bożego Narodzenia, a z Nowym Rokiem samych pomyślności. Więc, że wyszukujecie każdej okazji, żeby ten nasz Jarosław przedstawić, zaprezentować, i właśnie ten cykl jest taką fantastyczną sprawą, którą można i mam nadzieję, że jeszcze będziecie nieraz i niejednokrotnie wykorzystywać, nawet w chwili, kiedy ten film będzie wchodził na ekrany telewizyjne. Bo to jeszcze wymienię autory, liczę pan prezes. Pan Andrzej Kopalski. Ale proszę Pan od razu to do nas. Nam te zdjęcia nie bardzo wyjdą, może śmieć się odbierać później. Prosimy bardzo tu do nas. Państwo będziecie mieli okazję. Anton Miszkal. Marszał, przepraszam. Pani Elżbieta Ślipińska. Pan Janusz Piwaszek. Pan Janusz Szatko. Zapewnia się ta strona. Pan Ryszard Pindo. Pan Stanisław Tkacz. Prosimy tu. Pan Jerzy Junkojcz. Jestem w górze. Pan Andrzej Buść. Jest. I pan Jan Szmigielski. Nie ma pana Jana. Oraz Ola i Ireneusz, Aleksandra i Ireneusz Kowal. Oraz Zosia, mała Zosia. Prosimy bardzo. Panie Irmi, to tak są, proszę Państwa, wszyscy wystawiający się swoje prace. Olbrzymie brawa dla Państwa. Chętnych do uprawiania sztuki, fotografii zachęcam do odwiedzin naszego Towarzystwa Fotograficznego, być może wstąpienia w nasze szeregi, a na pewno do odwiedzenia naszej strony internetowej ates2000.pl. W takim razie myślę, że możemy uznać już za wystawę za otwartą. Zapraszamy do oglądania, do początku. Dziękuję.